W Bad Boyu jest sporo prawdy o polskiej piłce, ale też nie atakujemy nikogo, ani nie oskarżamy o nic. Obrazujemy po prostu pewne patologie, które miały, mają miejsce w środowisku okołopiłkarskim. A że jest to kontrowersyjne, to przez to bardzo ciekawe, no, o tym, co interesujące, kontrowersyjne, mocne robi filmy Patryk Wega i ja lubię takie kino i cieszę się, że mogę być tego częścią. No ona jest wielowymiarowa, to znaczy może widza zaskoczyć jakby przed przewrotnością swoich zachowań i tego, jak postępuje, dlaczego i że właściwie w pewnym momencie widz może nie do końca wiedzieć, jakie ma motywacje i cele, bo może ona sama nie wie, więc to mnie też w niej bardzo pociągało, że tam jest taka wielowymiarowość duża i niejednoznaczność. I myślę, że to może być najbardziej zaskakujące też dla widza, który będzie oglądał poczynania tej bohaterki. Pablo to jest chłopak, który kocha klub piłkarski Unia Warszawa. Zrobi dla tego klubu wszystko, a w pewnym momencie postanawia, że spróbuje dokonać czegoś, czego nie dokonał nikt wcześniej. Stawia sobie cel, który powoli osiąga i dlatego właśnie mu kibicujemy, bo no jest bohaterem, który ma konkretnie postawiony cel, dąży ku niemu i bez względu na to, co robi, no lubimy drania. Lubimy drania, choć robi czasem bardzo brzydkie rzeczy, no ale tak to po prostu już tak to już jest. No. No ciekaw jestem odbioru tego filmu i sam jestem ciekaw, jak dzisiaj ta publiczność będzie reagowała. Nie mogę się doczekać, prawdę mówiąc, jestem z tego filmu dumny. Wiesz co, nie do końca właśnie musiałam nieznąć tego świata. Moja rola dotyczyła jakby zupełnie innej materii. Ja przychodzę z zewnątrz, nie jestem kimś, kto przynależy do tego świata, tylko dopiero zaczyna do niego przynależeć, czyli dopiero zaczyna wdrążać się w cały temat na potrzeby pewnej misji na początku. Potem to się wymyka troszkę spod kontroli. Ale właśnie to, że ja na przykład osobiście nigdy nie byłam na meczu piłkarskim i po raz pierwszy na tym meczu byłam jako moja bohaterka Ola, która też w scenariuszu jest na takim meczu po raz pierwszy, to myślę, że bardziej pomagało jakby całej sprawie, więc jeżeli o to pytasz, czy byłam na przykład na meczu i w jakiś taki sposób się przygotowywałam przed filmem, to nie. I jakby z czystą jakby taką świadomością to zrobiłam i po prostu to nie było potrzebne, a wręcz może nawet przeszkadzałoby. Alpaga tak jak chciałeś. Uczta Włodza. Zapamiętajcie, wino wyjątkowe, wino wybitne. Idealne do wędlin jako aperitif. Wiesz co, może się zacznę źle, ale ja się nie interesuję kompletnie piłką nożną, więc nie wiem. To jest raz, dwa, filmu nie widziałem. Trzy, moja postać funkcjonuje trochę poza tą całą, poza bohaterami, bo jest narkomanem, alkoholikiem i jakimś degeneratem po prostu, który funkcjonuje w wyimaginowanym własnym świecie. I trochę go nie obchodzi już to, co się dzieje w klubie, to, co się dzieje z ludźmi. Bardziej interesuje go to, co dzisiaj przyjmie do swojego organizmu i jaki będzie miał z tego fan. Dostałem telefon od menadżera po prostu, że jest taka opcja do rozegrania filmu, a to, że jego filmy gdzieś od dawna obserwowałem i znam DNA tych filmów, że tak powiem, i wiem, że są mocno kontrowersyjne i tak dalej, gdzieś pasowały do mojego stylu bycia, gdzie też moje życie nie było na równi pochyły, tylko właśnie wielką sinusoidą, więc zdecydowałem się na zagranie w tym filmie. Wiem, że sceny są zrobione z prawdziwymi kibicami, ustawki są zrobione z prawdziwymi kibicami, z prawdziwymi zawodnikami, kickboxerami, zawodnikami MMA, także to mogę powiedzieć, że w tej kwestii Patryk Wega zostawił zielone światło, zlecił, żeby zebrać prawdziwych kibiców, żeby zrobić prawdziwą ustawkę, także nie wchodził im nawet w robotę, nie pokazywał, jak to robić, chciał zobaczyć, jak oni to robią, także zrobili to po swojemu, były prawdziwe ustawki, byli prawdziwi kibice, dlatego też niektórzy mają pozakrywane twarze, bo nie mogli się ujawnić, także jak Państwo zobaczą ten film, to zobaczą, jeśli się tym interesują, zobaczą uderzaczy, czyli zawodników z kickboxingu i z MMA, z różnych części Polski, a także swoich kolegów, jeśli chodzą na mecze z Warszawy, Poznania, Łodzi, czy Wrocławia, czy Rzeszowa też. Także dziękuję zapaśnikom Rzeszowa.